czasem jeszcze inny podmiot. I teraz jest ten konkurs ogłoszony na dokumentację. Od 7 kwietnia będzie można składać wnioski i przymierzam się do tego, że te wszystkie projekty, które się nie znalazły w budżecie, ponieważ nie zostały przez Radę zaakceptowane, że teraz będą miały szansę zostać zrealizowanymi. A ja chcę przyspieszać, chcę, żeby te projekty były gotowe. Jak są projekty gotowe, to wówczas możemy w każdej chwili aplikować o te duże środki na wykonanie. Jak nie ma projektu, to zanim zrobimy go, to jest co najmniej rok, czasem półtora roku. Takie są teraz procedury, zanim się dopełni terminów i czasem właśnie spraw związanych a to z wycinką, a to z gruntem, ta trzecia klasa itp. itd. A czasem się trafi niestety na byle jakiego wykonawcę projektu. Niestety tak jest. Ta koncepcja, która została na kanalizację zrobiona w zeszłym roku, na szczęście miała bardzo dobrego projektanta. I to taka pani projektowała. I zrobiła nam taką koncepcję, tak daleko posuniętą, że w zasadzie niewiele wymaga, ażeby została przekształcona w projekt z pozwoleniem na budowę. Będziemy nad tym bazować i teraz to projektowanie będzie krótsze. Jeżeli będą środki na wykonanie, to na pewno w pierwszej kolejności właśnie z Lewnia ulicy Dopiewskiej, to jest również objęcie tej starej części wsi, czyli w prawo i wieść. Czyli chodnik na ulicy Szkolnej też nie został przegłosowany, niestety nie będzie realizowany, ale zgódźmy się, nie na Szkolnej, przepraszam, ja mówię o ulicy Dopierskiej. Na Szkolnej ten chodnik w części w stronę wiaduktu jest realizowany. O tych problemach związanych tutaj z tą częścią od pana Gugały aż do ulicy Dopierskiej to za chwilę powiemy. Natomiast jest jeszcze już gotowy projekt na chodnik w ulicy Szkolnej w drugą stronę, do wsi i tam na Głuchową. On jest. Panie Zbyszku, nie wiem, czy pan go ma, czy będzie można również później wejrzeć, ale to później. Kto będzie zainteresowany, to nawet po spotkaniu będzie można zaglądać. No i tyle. Natomiast jeśli chodzi o Dopierską, wiem, że to jest bardzo ważna ulica, bardzo ważna, niebezpieczna, ale nie budujmy tego chodnika, dopóki nie będzie kanalizacji. Jeśli mogłabym prosić jeszcze dalej.